doświadcza się piękna tradycji kultury religijnej oraz narodowej. Mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój, spragniony łask miłości twej. 13 września 2020 roku w Zawadzie odbyły się 20 dożynki województwa podkarpackiego. Święto Plonów miało w tym roku charakter szczególny, ponieważ zostało połączone z jubileuszem stulecia koronacji obrazu Matki Bożej w zawadzkim sanktuarium. Uroczystością przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, który 50 lat wcześniej towarzyszył ówczesnemu metropolicie krakowskiemu kardynałowi Karolowi Wojtyle. Tłumnie zebrani na placu pielgrzymi przyszli podziękować za tegoroczne plony i jednocześnie zawierzyć się wstawiennictwu Matki Bożej w tym szczególnym dniu. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wiele. Ja jednak wciąż ufam, że ty, Matko, będziesz prowadzić mnie wśród tylu dróg. Gminny Zakład Komunalny włączył się nie tylko w organizację wspierając Centrum Kultury i Bibliotek, ale również aktywnie uczestniczył w uroczystościach. Pragniemy podziękować Starostwu Powiatowemu w Dębicy za przyznane wyróżnienie w powiatowym konkursie na wieniec dożynkowy. Dziękujemy za dostrzeżenie naszego niewielkiego wkładu w uroczystość jubileuszu z okazji stulecia koronacji obrazu Matki Bożej w sanktuarium w Zawadzie, ale również za nagrodę w postaci bonu upominkowego o wartości 500 zł do sklepu Fanti SC. Postanowiliśmy podzielić się dobrem i przekazać bon Towarzystwu Pomocy imieniem świętego brata Alberta koło Dębickie. Mamy głębokie przekonanie, że pomaganie zmienia świat na lepsze. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Każdy lud, każdy naród, każde miasto i wieś mają własne sanktuaria maryjne, małe lub wielkie, głęboko związane z dziejami religijnymi, a niekiedy są niejako domem matki. Wyznaczają etapy postoju i odpoczynku na drodze prowadzącej do Chrystusa. Ciebie ręce nasze wyciągamy,
O Twą modlitwę prosi każdy z nas. Za Tobą, Matko Boża, wciąż błagamy, byś za nas się wstawiała każdy czas. Ave Maria, Ave, Ave Maria, bądź pozdrowiona nam, Królową wszystkich ludzi. Ave Maria, Ave, Ave Maria, niech Twoja dobroć w sercach naszych miłość wzbudzi. My zawsze chcemy Ciebie naśladować, choć nieraz już wątpimy w cały świat. Lecz Ty nam każesz zawsze żyć od nowa, a serca białe mieć jak lilii kwiat. Ave Maria, Ave, Ave Maria, bądź pozdrowiona.